Zapraszam na kurs maturalny www.piotrciupak.pl. Wysokość trójkąta równobocznego jest równa 1. Pole tego trójkąta jest równe. Przypomnijmy, mamy sobie trójkąt, jakiś tam trójkąt równoboczny. Tu będzie A, tu będzie A, tu będzie A. Teraz wzór na wysokość trójkąta równobocznego, takiego AAA, to jest A pierwiastków z 3 podzielić na 2. No to piszemy sobie, że A pierwiastków z 3 podzielić na 2 równa się 1. Co mamy policzyć? Mamy policzyć pole tego trójkąta. Wzór na pole trójkąta równobocznego to jest A kwadrat pierwiastków z 3 podzielić na 4. A kwadrat pierwiastków z 3 podzielić na 4. No to słuchajmy, musimy znaleźć A. Jak znajdę A, to wtedy sobie postawię w to miejsce i wyliczę, jakie jest pole. Co ja bym tutaj zrobił? Ja bym tutaj zrobił tak. W zasadzie nie chodzi o to, żeby znaleźć A, tylko A kwadrat nam wystarczy. Dlatego podniosę stronami sobie wszystko tutaj do kwadratu. Czyli będę miał w liczniku A kwadrat, pierwiastek z 3 do kwadratu jest 3, podzielić na 4 równa się 1 do kwadratu, czyli 1. Czyli mam, że 3A kwadrat podzielić na 4 równa się 1. Czyli 3A kwadrat równa się 4, czyli 1A kwadrat. 1a kwadrat to się równa 4 trzecie. Zobaczmy, bo podzieliłem tutaj sobie przez 3. Czyli ja wiem, że a kwadrat to są 4 trzecie. Ja to 4 trzecie w to miejsce wstawiam. Czyli otrzymuję wtedy 4 trzecie razy pierwiastek z 3 podzielić na 4. No i co mi z tego wyjdzie? Zobaczmy, że w sumie ta czwórka z tą czwórką się skróci i mamy pierwiastek z 3 na 3, bo ta trójka idzie tutaj do mianownika. Pierwiastek z 3 na 3, czy jest taka odpowiedź? Jest odpowiedź B.